Wójcik, Układ Sił na Świecie. Witam Państwa w programie, który będzie poświęcony dzisiaj temu, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Finlandii, czyli zamknięciu granic z Rosją w dużej części. Większość przejść jest teraz zamknięta z powodu tak naprawdę hybrydowego ataku imigracyjnego ze strony Rosji. Oto Finlandia oskarża Rosję. Ze mną rozmawia dzisiaj zaprosiłem dr Monikę Gabriela Bartoszewicz z Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø, która nie tylko jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa, ale również mieszka na dalekiej północy, więc jej te tematy są bardzo bliskie. Witam, cześć. Dzień dobry. Pierwsze takie pytanie, bo widzimy obrazy ludzi z Bliskiego Wschodu na rowerach przekraczających granice w mroźnej scenerii. Czy no, mieszkasz może troszeczkę w cieplejszym klimacie, bo jesteście nad morzem w Tromsø, ale czy to jest taki klimat, który pozwala na wycieczki po kilkadziesiąt kilometrów? Czy to jest naturalna, popytam się, czy to jest naturalna trasa imigracyjna, czy ktoś rzeczywiście im pomaga? Czy trzeba niezwykle ogromnej determinacji, żeby z Syrii, Jemenu i Somalii przebijać się nie tylko przez całą Europę, ale przez całą Europę kontynentalną i jeszcze dalej iść na północ i próbować szczęścia na takich odległych peryferiach? Możemy być adwokatem diabła i mówić sobie, że być może jest to zwykłe takie kalkulowanie, że to będą granice, które będą mniej strzeżone, ale odpowiedź na to pytanie brzmi nie, to nie jest naturalny rodzaj migracji występujący normalnie na tych obszarach. To jest rzeczywiście coś, co już widzieliśmy w tym regionie w 2015 roku na granicy rosyjsko-norweskiej i jest po prostu powtórzeniem starego triku, który zadziałał, a przynajmniej miał zadziałać już dwa razy i teraz najwyraźniej jest sprawdzanie, czy do trzech razy sztuka. Bo Finlandia zamknęła początkowo te granice na południu, te przejścia, cztery przejścia, które jeszcze są blisko w miarę Petersburga, tam łatwo jest w miarę dotrzeć, ale potem wkrótce zauważyła, że no, imigranci kierują się również przez przejścia, które są w okolicach koła podbiegunowego. To już tam 150-200 kilometrów to jedno z tych przejść. Dalsze już leży za biegunem, za kołem podbiegunowym. No i to jest pytanie, dlaczego też przez ten region? Dlaczego Rosja próbuje działać tu, w tym miejscu? Czy to w ogóle, jakby tylko dla przypomnienia, nie jest też pierwszy raz, kiedy widzimy migrantów na rowerach za kołem podbiegunowym zimą, bo pierwszy raz dokładnie to samo działo się w Sirkenes, czyli przejściu granicznym pomiędzy Norwegią i Rosją, gdzie migrantów zwożono do Murmańska i z Murmańska jakby podtransportowywano w okolice granicy norweskiej i tam dokładnie działo się to samo, czyli dawano im rowery, ponieważ rowery to jest taka administracyjny kruczek pozwalający na przebycie granicy bez posiadania odpowiednich papierów, a potem natychmiast można się ubiegać o azyl. I w 2015 roku przetransportowano takich osób nie 500, tylko 5000. Te rowery jeszcze tam leżą przy granicy, porzucone częściowo. Widać je, stanowią memento dokładnie jakby tego, co się dzieje. A dlaczego się tak dzieje i dlaczego jakby te uporczywe próby różnych działań destabilizujących, to żeby to zrozumieć, trzeba rozumieć, czym jest ta daleka północ, my mówimy, po angielsku nazywa się to High North, a po norwesku mówi się ogólnie na ten taki, na tę połać, co prawda podzieloną pomiędzy różne państwa, ale jednak stanowiącą bardzo odrębną część geograficzną, Nordområdene. I to jest, na przykład dla samej Norwegii, ale we wszystkich tych państwach regionu, jest to jeden z najbardziej ważnych, z najbardziej strategicznych regionów, nie tylko jeżeli chodzi o biznes, o inwestycje, o zasoby naturalne, ale także jeżeli chodzi o klucz do zabezpieczenia swojego bezpieczeństwa zarówno narodowego, jak i też regionalnego, bo teraz jeżeli państwo mogą popatrzeć na mapę, to od razu staje się bardzo oczywiste, że rosyjskie bezpieczeństwo zależy od Półwyspu Kola.
I tak naprawdę, jeżeli myślimy o jakichkolwiek działaniach wojennych, militarnych, to dla Rosjan plan gry jest bardzo jasny. Trzeba przyjąć kontrolę nad Morzem Barentsa i trzeba potem iść dalej na południe i na północny Atlantyk. Tylko że jeżeli sobie rozważamy taką grę wojenną, powiedzmy, w kontekście tego, z czym mamy do czynienia teraz, to jakiekolwiek ruszenie na południe albo dalej na Atlantyk, to jest wejście w tryb kolizyjny już nie tylko z jednym członkiem NATO, ale z przynajmniej dwoma, a potencjalnie trzema. Czy to jest uderzenie w po prostu splot słoneczny NATO jakby. Tego nie można dopuścić. Więc jeżeli nie można uderzyć w splot słoneczny, no to trzeba spowodować to, żeby nasz przeciwnik nie umarł od jednego ciosu, tylko umarł od tysiąca małych nacięć. Na żadne z nich osobno nie zwróci uwagi, ale wszystkie razem osłabią go tak mocno, że nie będzie sprawiał żadnego problemu, mówiąc kolokwialnie. I ja ci przerwę właśnie może w tym, bo ty mówisz o właśnie tych małych nacięciach. Zwracamy, nie zwracamy uwagę, też często nie wiem, jak zareagować, tak? Czy te nacięcia, które zastosowano w 2015 roku wobec Norwegii, czy one były skuteczne? No więc właśnie to jest bardzo ciekawe, dlatego że skuteczność tych małych nacięć zależy bardzo mocno od jakby pacjenta, na którym je stosujemy. I to było widać w Norwegii. Jakby ja mam taką moją osobistą teorię, że kluczem do sukcesów w wojnie hybrydowej, czyli tej wojnie pod progiem jakby pewnego poziomu przemocy, tak naprawdę jest nie tylko ogólny stan państwa, ale też ogólny stan społeczeństwa. Jeżeli myślimy o Skandynawii, bo nie tylko Norwegia, ale też Finlandia i Szwecja, Dania i Islandia, to jest coś, co tradycyjnie określamy mianem społeczeństw wysokiego zaufania. To znaczy, że jest bardzo duży poziom zaufania społecznego pomiędzy obywatelami i władzą, ale też pomiędzy obywatelami między sobą. To są silne, zżyte ze sobą społeczeństwa. I tutaj pojawiły się pewne problemy, kiedy w październiku 2022 roku przeprowadzono taką zwyczajową narodową ankietę w Norwegii i okazało się nagle ku zaskoczeniu wszystkich, że na północy dalekiej ludzie nie ufają we władzom w Oslo tak bardzo, jak ufają swoim lokalnym władzom. I ten rozdźwięk pomiędzy południem a północą był bardzo, bardzo widoczny. On się potem jakby jeszcze bardziej został podkreślony, kiedy pojawiła się taka książka opublikowana przez eksperta do Bałkanów, Ingrid Wick, która nagle zobaczyła, że coś w Norwegii jest nie tak, że ona może w Norwegii rozpoznaje pewne symptomy, które widziała na Bałkanach. No przyznajemy, że to jest coś takiego, co nie jest spodziewane ogólnie. I ona napisała taką książkę Ręka w rękę, Hand in Hand, i tam właśnie pisała o tym, że z jednej strony ludzie na północy ufają swoim przedstawicielom, uważają, że Oslo w ogóle nie wie, o co chodzi na północy, nie rozumie problemów, interesów, jakby obaw, które oni mają. A czy tutaj mówimy też o obawach, przepraszam, doprecyzuję, bezpieczeństwa, tak? Tak, o bezpieczeństwie, o edukacji, o ogólnie pojętym dobrobycie. I z drugiej strony ona też pokazała, że jest jakby brak połączenia pomiędzy ludźmi, którzy żyją na południu. Oni jakby nie rozumieją, dlaczego ta północ ma być taka ważna. No, jakby, jeżeli popatrzymy na Norwegię, to północ to jest tak naprawdę 35% terytorium, czyli ogromne połacie ziemi, ale tak naprawdę, jeżeli i w ogóle 35% ziemi, a 80% linii brzegowej. To nam daje jakby zrozumienie, jak ważny jest to obszar ze względu na politykę bezpieczeństwa państwa.
ale jednocześnie to jest obszar, w którym mieszka bardzo mało ludzi i obszar, który się w dalszym ciągu wyludnia, czyli ludzie masowo jakby i regularnie, systematycznie migrują na południe, gdzie życie jest łatwiejsze, bo życie na północy nie jest proste, więc tak naprawdę na południu mamy skomasowanie elementu ludzkiego, tam jest cała infrastruktura, południe jest podzielone na przykład, dla przykładu, administracyjnie pomiędzy 9 counties, województw, a na północy są tylko dwa ogromne województwa, które zresztą zostały rozbite z jednego, bo to było tylko jedno, Troms and Finnmark, teraz są dwa, Troms i Finnmark. To, i tam mieszka niecałe 9% populacji w Norwegii. To pokazuje te asymetrie. I te asymetrie, które jakby dają początek temu brakowi porozumienia, brakowi zaufania, który widać nie tylko pomiędzy Norwegami, ale też na przykład pomiędzy Norwegami i ludami tak zwanymi, nie wiem jak to się mówi po polsku, czekaj, tymi ludami sami, ludami A. kwen, tymi, które tutaj zamieszkują. Rdzennymi, tak? Tak, rdzennymi, ale to, znaczy też to źle brzmi, bo Norwegowie i Szwedzi to są rdzenni, i, tak, też tak, są rdzenni, tak, więc tak, właśnie tak. Dlatego po polsku nie mamy na to za bardzo. Ale może rdzennymi dla północy, tak? W tym sensie. Ale też, co ważne, żyjącymi jakby ponad granicami, mhm. bo to jest ważne, że one jakby te ludy... Oczywiście są Norwegami, Szwedami i Finami, ale nie poczuwają się do tego tak mocno. I to było też widać, dlatego że to stwarza jakby... pozycji otwarcia do tego, żeby no, dalej wykorzystywać ten brak zrozumienia, ten brak zaufania. To było widać ostatnio... Czyli to, co widzimy, jak Rosja działa, czyli tak wbija klin pomiędzy części społeczeństwa, tak? Tak, dokładnie tak. I być może państwu się obiła o uszy taka sprawa, kiedy ostatnio Samowie w Norwegii protestowali przeciwko... farmom wiatrowym na ich terenach, które chciano postawić tam, gdzie oni mają swoje pola wypasu reniferów. To była ogromna awantura o to w Norwegii. Były protesty, były strajki, tam rozmowy, ale to są dokładnie takie rzeczy, w które można wbić działania hybrydowe jak klin i pracować na tym, bo jeżeli jest zwarty, jednolity front, jeżeli duże zaufanie społeczne między sobą wzajemnie i między rządem, któremu ufamy, że chce naszej najlepszej, jakby najlepszego dla nas i robi dobrze i wspieramy go, no to wtedy operacje hybrydowe nie mają sensu. W sytuacjach podziałów, w sytuacjach rozdźwięków, w sytuacjach braku zaufania, operacje hybrydowe naprawdę potrafią zaboleć. To są nacięcia, które naprawdę bolą. Czyli w 2015 roku, z tego co mówisz, w Norwegii... zabolało, czy jednak w jakiś sposób no, nie było sukcesu, no bo ten kanał migracyjny został przerwany wtedy? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że odpowiedź brzmi jednocześnie i tak, i nie. Tak, zabolało. Norwegowie byli absolutnie zszokowani. Jakby cała infrastruktura, cały system norweski, z którego Norwegia jest niesamowicie dumna, został sparaliżowany i przez bardzo długo właśnie zajęło skoordynowanie odpowiedzi na poziomie Oslo-Kirkenes, bo lokalnie nikt nie był sobie w stanie poradzić z tym, co się dzieje. A centralnie zajęło to bardzo dużo czasu, uruchomienie jakichś tam specjalnych środków, sił i w ogóle procedur. Więc ten początek to był chaos i paraliż. Potem oczywiście poradzono sobie z tym wszystkim, ale na pewno trzeba przyznać, że Rosjanie wzięli Norwegów całkowicie z zaskoczenia. I do dzisiaj jakby Norwegia się trochę boryka z też psychologicznymi skutkami tego, co się wtedy stało. Oczywiście wdrożono specjalne procedury, oczywiście teraz już wszyscy są mądrzejsi, ale w dalszym ciągu to, że można było coś takiego zrobić tak małym relatywnie kosztem i tak z zupełnie nieoczekiwanej strony, no to jest taka bardzo gorzka pigułka, którą Norwegia musiała przełknąć. Czy Finlandia, wracając do niej, lepiej sobie zaczyna odpowiadać szybciej? No tutaj nie ma długiego okresu na odpowiedź. Finlandia, pamiętam, od początku roku w ogóle już się przygotowuje do czegoś takiego, co miałoby nastąpić.
No, ale Finlandia jest już mądrzejsza błędami norweskimi, mądrzejsza błędami polsko-litewskimi i już wie, co się święci. W 2015 roku nikt nie wiedział, o co chodzi. W ogóle nikt nie wiedział, co się dzieje. Te rowery, ci ludzie, dlaczego z Murmańska? Co to w ogóle jest? A teraz już patrzymy i wiemy mniej więcej, jaki jest cel i co właściwie rozgrywa się przed naszymi oczami. Znaczy tutaj już no, mądry Fin po szkodzie tak naprawdę, tylko szkoda była norweska i polska. W tym sensie ja gratuluję Finom tego, że mogli się przygotować i wiedzieli, na co mają się przygotować, bo to też jakby wymaga. No, to jest jeszcze pytanie, czy im się to uda, dlatego że, no okej, Finlandia gra ostro, tak? To znaczy zamyka granice z Rosją, przejścia graniczne. Myśmy nawet z Białorusią nie zamknęli wszystkich przez długi czas, tak? Nie było takich decyzji, pomimo dużo większej presji migracyjnej niż w tej chwili spotyka Finlandię. I, no, ale z drugiej strony budowa muru nie jest ukończona i ta granica z Rosją jest, ma 1360 czy 40 kilometrów, a Finowie planują zbudować płot na 200 kilometrach. Z czego to wynika i czy to zabezpieczy ich, czy Rosja na przykład sobie podwiezie jednak w te takie miejsca, gdzie po prostu tej bariery nie ma i będzie dalej próbowała no, uskuteczniać tą praktykę. Czy to jest, tam jest wiele czynników, które będzie na to wpływać oczywiście. Pierwsza rzecz jest taka, Finowie grają ostro, tak, dlatego że jak powiedziałam, Finowie uczą się na błędach innych. Bardzo dobrze, że się uczą i robią dokładnie to, co potrzeba. Wprowadzają środki zaradcze szybciej i bardziej radykalnie, bo wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią, to, no, to będzie grało na ich niekorzyść. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wszystko można powiedzieć o Finach, ale nie to, że nie znają własnego kraju i wyzwań, jakie on stawia. To, że budują mniej tej bariery, może być podyktowane pragmatycznymi względami, czasem, środkami, bo wiadomo, że trudno jest wybudować barierę na całej długości, ale też może być częściowo podyktowane tym, że Finowie wiedzą, gdzie te przejścia mogą być po prostu najbardziej prawdopodobne, bo wróćmy do tego, co powiedzieliśmy na samym początku. To prawda, ja mieszkam w miejscu, gdzie najniższą zarejestrowaną temperaturą jest minus 18. To nie jest nic, co robi na Polakach wrażenie, bo dobra polska zima też potrafi bywa zejść w te okolice. My mówimy o miejscach, gdzie minus 30 i niżej to jest standard. Znaczy, to są nieludzkie warunki. I Finowie potrafią sobie w nich poradzić, ale nikt z Syrii, Somalii, Jemenu oraz tego typu obszarów geograficznych nie będzie wiedział, jak się odnaleźć. Znaczy, to jest wyrok śmierci. No tak, ale to wtedy może, przepraszam, no ale może to wtedy stworzyć tą taką skuteczność tej wojny hybrydowej, no bo zaraz pojawią się organizacje pozarządowe, pojawią się apele o to, no bo ludzie umierają w lasach, zamarzają tak, w lasach. Ale z pragmatycznego punktu widzenia nie ma sensu budować bariery dla martwych ludzi. Znaczy, ja wiem, że to brzmi strasznie, ale jakby sam sens stawiania bariery jest po to, żeby uniemożliwić komuś przejście. Ja mówię o tym, że warunki geograficzne są takie, że same uniemożliwią przejście. One same są barierą. I to też jest coś, co trzeba wziąć pod uwagę. Bo znowu, z Murmańska do Sirkenes dało się względnie szybko ten przerzut ułatwić. Zresztą wiadomo, że migranci wsiadają na te rowery w ostatnim etapie tej podróży, ale tam trzeba się dostać. No tak, no, też widzimy, że oni w większości zgłaszają się na przejścia graniczne. Oni nie próbują tak jak na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-litewskiej przechodzić przez lasy, omijać przejścia graniczne. My wiemy o siatkach przerzutowych, które operują w tych lasach, ale to są naprawdę minimalne jakby liczbowo zjawiska i to są też zupełnie innego rodzaju operacje, bo to są głównie siatki przemytnicze, które na przykład reaktywowały się po wybuchu wojny, czyli przemytnicy, którzy, bardzo przykro mi to powiedzieć, szmuglują Ukrainki do Skandynawii w celu po prostu handlowania ludzkim towarem i sprzedawania tych dziewczyn do domów publicznych. Ale tego jest mniej, tak? To są naprawdę wyspecjalizowane, też to brzmi strasznie, ale jakby siatki, które tylko tym się zajmują. No to mamy już działalność przestępczą. No to tak, dokładnie. To jest coś zupełnie innego. I
tacy ludzie chodzą lasami, a nie ludzie, którzy sobie myślą, że czeka ich lepsze życie w Europie. To są jakby zupełnie różne grupy i musimy też to rozumieć. Ja bym tak jeszcze zapytał, bo jest też jedno podobieństwo, które widzę pomiędzy Finlandią i Polską. Znaczy, Finlandia w tej chwili zaostrza też swoją politykę migracyjną i też może nie być docelowym miejscem dla tych ludzi. Znaczy, ci ludzie zgłoszą się do azylu, ale prawdopodobnie mogą kierować się do Szwecji. Czy zaraz będzie ze strony Szwecji podnoszenie granic strefy Schengen i będziemy tutaj mieli to samo co na polsko-niemieckiej czy polsko-czesko-niemieckiej granicy? Albo polsko-słowackiej, tak? Pytanie. Chociaż ja mam wrażenie, że od pewnego czasu Szwecja jest już tak bardzo pochłonięta swoimi wewnętrznymi problemami, że nie ma za bardzo czasu zajmować się niczym innym. Że oni mają tyle pełne ręce roboty ze swoim pierwszym, drugim i trzecim pokoleniem migrantów, że jakby nawet nie bardzo chyba mają wolne środki, żeby jeszcze się zastanawiać, czy następne 50 osób tutaj trzeba powstrzymać. Trudno mi jest tak naprawdę spekulować, co tam się będzie działo. Natomiast jeżeli będzie można zaliczyć łatwą akcję pokazową, to zakładam, że tak, że obecny rząd szwedzki, który przecież przyszedł do władzy, o czym rozmawialiśmy pod tym sztandarem walki z migracją i problemami związanymi z migracją, jeżeli będzie mógł powiedzieć, o, zamykamy tutaj przejścia, to pewnie to zrobi, bo to nie będzie bardzo kosztowne. Różnicą jest jednak to, że Finlandia zwraca się do Frontexu i do Unii Europejskiej o pomoc. Polska przez długi czas nie chciała jakby angażować Unii. Podejrzewam, że z powodu tego, że zaraz właśnie się pojawiły te kwestie pushbacków i krytykowania pushbacków, chociaż Unia Europejska też już zmienia swoje zdanie w tej sprawie, albo przynajmniej milczy i udaje, że tego zjawiska nie ma. Na co Finlandia może liczyć od Unii Europejskiej? Można ciepłe słowa wsparcia. Nie wydaje mi się, żeby Unia Europejska mogła zrobić cokolwiek więcej. Znaczy, bo... No środki finansowe, pedometria. Wiem, że nic, ale tak, jakby biorąc pod uwagę to, gdzie dochodzi do tego, jak trudne są to warunki, no bo zauważmy, że w ogóle mamy do czynienia z migracjami dokładnie w tych najsłabszych punktach. Jeżeli przypomnimy sobie problemy, jakie mieliśmy zaraz jeszcze tam w okolicach 2014-2015 roku i mówiliśmy o tym bardzo trudnym do monitorowania archipelagu wysp greckich, to była granica, która była jakby koszmarem, jeżeli chodzi o chronienie. No to fińska granica też jest trudnym, jakby to nie jest prosta, łatwo dostępna linia. No to jest trudny obszar, który naprawdę trudno jest monitorować. Więc tak, przypuszczam, że będzie, że Unia Europejska oczywiście będzie wspierała Finów w ich tutaj postawie, no, ale wpłynąć na Rosję nie wpłynie. Ruchu migracyjnego nie zatrzyma. Wątpię, żeby mogła jakby dostarczyć ludzi, infrastruktury oraz środków w wystarczającej ilości, żeby zaradzić problemowi, bo ja też jakby za bardzo każdym razem trochę się zastanawiam, ale czego my w ogóle oczekujemy od Unii Europejskiej, że co, że tupnie nogą? No wiesz co, ja od Unii Europejskiej już ci powiem, czego bym oczekiwał, tak? I tu będzie lista życzeń. Nie, no, oczekiwałbym tego przede wszystkim, że mając, jakby reprezentując wiele krajów, które mają różne relacje z państwami pochodzenia, zacznie negocjować wreszcie kwestię odsyłania imigrantów, bo to by rozwiązywało problem, tak? Jeżeli to jesteśmy w stanie to wynegocjować, jeżeli jesteśmy w stanie porozmawiać z nimi, żeby przynajmniej część, bo często, no wiesz, tak jak na Lampedusie patrzyłem, analizuję to ciągle, no 10 krajów to jest 70% problemu, nie? Więc to jest ta kwestia, że tutaj powinniśmy prowadzić silne negocjacje i to twarde negocjacje, tak? Oczywiście dając pewną furtkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest finansowanie perymetrii, elektroniki ochrony i tak dalej. Jak wspomniałaś, armii takiej Straży Granicznej Unijnej jeszcze nie mamy. Miała być, no jeszcze się chyba te 10 tysięcy funkcjonariuszy Frontexu nie zrekrutowało, z tego co wiem, i w dużej mierze częściej się
ludzie ze Straży Granicznej mówią często, że Frontex to jest w dużej części też Polska, bo to jest dużo funkcjonariuszy z Polski. I to jest jedna rzecz. No, kolejna rzecz, rozmowy z liniami lotniczymi i te kwestie, tak? No, i wreszcie, i to jest dość ciekawa rzecz, tutaj w tygodniu spotkałem się z profesorem Maciejem Duszczykiem. I on ma ciekawą koncepcję. Mówi, że no kurde, no w tym problemie jest pewna nadzieja dla Polski. Także to znaczy w tym problemie, który stworzył się w Finlandii, bo Finlandia tutaj mocno współpracuje z Polską, z krajami bałtyckimi i jest to, że my możemy tworzyć blok, który zacznie w Unii lobbować albo jakby wyjaśniać, przedstawiać swoją perspektywę, że my tutaj nie mamy zwyczajnej imigracji, my tu mamy atak hybrydowy, że to jest część jakby, nazwijmy to w cudzysłowie, frontu, no wojny jeszcze gorącej nie ma na szczęście, ale inne zasady i reguły powinny nas w tym momencie obowiązywać. To ja z całym szacunkiem do twoich bardzo logicznych, bardzo rozsądnych pomysłów, którym przyklaskuję oczywiście, żeby nie było żadnej wątpliwości. Muszę powiedzieć, że i w ogóle z rzadkim dla mnie jakby aprobatą w stronę profesora Duszczyka, uważam, że to jest niemożliwe z bardzo dwóch prostych powodów. Pierwszy powód to jest coś, co nazywamy Normative Power Europe. Normatywna siła Europy. To jest ten obraz, który Europa zbudowała sama. Potęga humanitarna. Ona co prawda nie ma potęgi militarnej, ale jest siłą moralną. Jest, jest tym, co mówi, co jest dobre, co jest złe. Jest w ogóle tym dobrym graczem na świecie. To jest pierwsze. Przeszkoda, a druga przeszkoda jest jeszcze bardziej głęboko ukryta, ale tak naprawdę jeżeli wrócimy do samej incepcji Unii Europejskiej, czyli nie do wspólnot europejskich, ale do traktatu z Maastricht, to zobaczymy, że w jej sercu tak naprawdę tym, czym jest Europa, jest brak granic. Europa oznacza brak granic. Europa nie może bronić granic, ponieważ sama jest po prostu emanacją transgresji granic. Ja nie wiem, jak to powiedzieć prościej. Oczekiwanie ale wiesz, no to chodzi o granice członków, tak? Nie, właśnie nie, ja się nie zgadzam z tym, Janku. Przepraszam, ale zupełnie się nie zgadzam, okay. Dlatego że Europa się całkowicie, znaczy Unia Europejska ma, zasadza się na tym, że się rozrasta, rozlewa, jest typowym imperium, kieruje się niestety w swoim zachowaniu logiką imperialną. Jej zewnętrzne granice też nie są granicami stałymi. I dlatego wszelkie oczekiwania wysuwane w stronę Brukseli, całkowicie zrozumiałe, po prostu mylą, znaczy nie rozumieją tego, czym Unia Europejska jest. I Unia Europejska nie może bronić granic, bo dla Unii Europejskiej granica jest tak naprawdę no, czymś totalnie jej obcym. I ja to powtarzam od kilku lat z całą moją sympatią dla tego, co prezentuje sobą pomysł europejski i co dzięki niemu mam osobiście. Uważam, że jeżeli chodzi o terytorialną integralność państw i ochronę granic, to jest to jeden z największych problemów, jak my się obecnie borykamy. To jest paradoks, który jest nie do pogodzenia i stąd są te problemy. Tylko skończę, dlatego bardzo ciekawie będę się przyglądała odpowiedzi Unii Europejskiej na tę fińską jakby sprawdzanie blefu. No, ja rozumiem twoje wyjście od tej filozofii, tak? I rzeczywiście no, ciężko mówić o granicach, skoro jednego dnia Chorwacja jest za strefą Schengen, a drugiego dnia znajduje się już w strefie Schengen i zaczyna likwidować swoje wewnętrzne granice ze Słowenią, tak? I teraz nową granicą jest granica chorwacko-serbska i tej bronimy. Ale jednak przez lata widzę postęp, pewną zmianę. Jeżeli już Parlament Europejski przepycha bardzo gładko ustawy o tym, że będzie można wspierać finansowo budowanie płotów, bo tego nie chcemy, to się źle kojarzy, ale w całą grubą inne pieniądze, które pójdą na elektronikę, na samochody, na wieżyczki strażnicze i monitorujące to wszystko, tak. Więc następuje to ewolucja w myśleniu o granicach, bo może po prostu zaczynają politycy też dostrzegać to, że no kurczę, jak czegoś nie zrobimy, to tej Unii Europejskiej zaraz nie będzie, tak? Bo jeżeli nie będzie granic zewnętrznych, to widzimy, że już powoli rosną granice wewnętrzne. Tak, ja rozumiem, że jest to jakby drugi trend, ale ja w dalszym ciągu uważam, że przyszedł za późno
jest zbyt słaby, żeby poradzić sobie z tym, z czym mamy do czynienia obecnie. Znaczy w sytuacji, w jakiej Europa znajduje się od 2015 roku. Bo my mamy rok 2023, prawie czwarty, i to są w dalszym ciągu takie, nie, przepraszam, oczywiście, że nie granice, ale może byśmy chociaż wsparli, no, znaczy nie, to nie jest dla mnie odpowiedź polityczna na poziomie tego tworu, o którym mówimy. Decyzyjność jest powolna, to jest też krytyka wobec Unii Europejskiej, tak? Nie tylko w tych sprawach. I to sprawia, że trochę czasem te odpowiedzi na poziomie państw członkowskich, to co mówię, Świnowie są tacy bezwzględni, zamykają całe granice, ale coś... Czy ty jesteś zwolenniczką federacji? Czy ja jestem zwolenniczką federacji? Poprawiłaby się decyzyjność. Nie jestem zwolenniczką federacji, bo nie jestem fanką imperium w ogóle, chyba to... To tak na marginesie, ale możemy o tym osobno porozmawiać. Tak. Chyba wolę państwa członkowskie sprawnie działające we współpracy na równej stopie, ale nie federacje. Natomiast wracając do tego, co mówiłeś, że o tych działaniach w Finlandii, które się wydają takie bezwzględne i takie szybkie, ale jednak właśnie działania progowe wymagają takiej paranoi, i ja bym dała taki przykład tego, co się działo wiosną 2023, czyli dosyć niedawno, co pokazuje, jak bardzo wojna hybrydowa sprzyja powstawaniu takiej paranoi obronnej trochę. Otóż nordyckie telewizje państwowe, czyli NRK z Norwegii, SVT ze Szwecji, duńska DR i jeszcze fińska telewizja, której nazwy nie będę nawet starała się wypowiedzieć, połączyły swoje siły w takim dochodzeniu dziennikarskim. Otóż co oni zrobili? Oni śledzili kutry rybackie rosyjskie. Znaczy to już, jak o tym człowiek słyszy, to myśli sobie, no już naprawdę nieźle są przewrażliwieni, ale rusofobia, nie? Natomiast chodziło o to, że wydawało się, że z jednej strony coś takiego jak kuter rybacki, no to przecież nie może być jakby używany w jakichkolwiek działaniach wrażych, że to nic nie może robić. No to są ludzie, którzy ciężko pracują, tam wyławiają te ryby w strasznych warunkach, co jest prawdą. Ale okazało się, że przy okazji to śledztwo dziennikarskie pokazało, że te kutry rybackie zbierają dane na temat jakby zasobów naturalnych, które się potem mogą przydać, jeżeli chodzi o to, gdzie są jakie złoża, ale też bardzo skrzętnie notują dane dotyczące wszystkich instalacji militarnych. One bardzo często okazywało się, akurat musiały łowić tam, gdzie się odbywały jakieś ćwiczenia, jakieś manewry jednostek zarówno narodowych, jak i też na przykład amerykańskich łodzi podwodnych. Ta współpraca pomiędzy dziennikarzami ze wszystkich krajów tutaj regionu pokazała, że to nie jest przypadek, że to nie jest tak, że mamy manię prześladowczą, że naprawdę w tych takich zupełnie niewinnych obszarach, no, są prowadzone działania, które są prowadzone na szkodę, a przynajmniej jakby w takim kierunku, który szkodę może przynieść. Dobrze, że ty rozszerzasz ten temat, dlatego że pamiętam w październiku, bo mówiliśmy o migracji, tak? No ale w październiku, pod koniec października było spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów bałtyckich w Wilnie. Krajów bałtyckich, Polski, Norwegii i Finlandii właśnie, i rozmawiano o zagrożeniu migracyjnym, ale również o kwestiach cyberbezpieczeństwa. Jakie inne jeszcze właśnie działania tutaj Rosja może podejmować, bo te działania hybrydowe, no, nie możemy patrzeć na nie tylko przez perspektywę jednego działania. No nie, to zdecydowanie. Jeżeli chodzi o zbieranie danych, to takie działania szpiegowskie, które właśnie od kutrów rybackich poprzez zagubionych turystów, którym dron się zbłąkał akurat w okolice lotniska. Tutaj w Norwegii akurat już doszło do tego stopnia, że w miejscu, gdzie ja mieszkam, jest już zakaz latania dronem nad całą wyspą. To zostało wprowadzone ostatnio i znowu, można powiedzieć, że paranoja, ale po prostu było już tyle drobnych
wypadków w różnych miejscach całej Norwegii, że wprowadzono po prostu taki dywanowy zakaz. Ataki na infrastrukturę, ataki na rozmaite jakby obszary zarządzania państwem są na porządku dziennym. Ostatnio to latem tego roku 12 ministerstw w Norwegii zostało zaatakowanych. Ataki w stronę gmin to też jest coś, do czego dochodzi. Był bardzo ciekawy atak w 2020 roku na port w Tromsø właśnie, który oczywiście nie został przypisany Rosjanom, bo nie ma do końca dowodów, ale wiadomo, że byli to zewnętrzni hakerzy. I ten atak też nie jest jakby bardzo szokujący w tym sensie, że Tromsø to jest jeden z trzech najważniejszych portów w Norwegii. I to nie tylko chodzi o to, że on naprawdę zapewnia jakby życie w większej części tego obszaru, bo to tutaj przywożone są te wszystkie rzeczy, których ludzie potrzebują do życia, ale to jest też także jeden z trzech portów z tą narodową, czy włączony w narodową architekturę przygotowania na wypadek kryzysów, i u nas też jakby w porcie widać łodzie podwodne oraz inne elementy po prostu militarne, więc ataki tutaj mają sens. Atak na mój uniwersytet, który także odbył się w 2022 roku i sparaliżował jego funkcjonowanie. Te cyberataki jakby paraliżujące różne serwery są również na porządku dziennym. Watse, Alta, Bode, wszystkie te małe miasteczka się z nimi musiały mierzyć. Poza cyberatakami oczywiście szpiegostwo. No to chyba najbardziej taką wysokoprofilową kwestią to było to, co widzieliśmy w 2023 roku, kiedy Norwegia wydaliła 15 dyplomatów rosyjskich pod zarzutami szpiegostwa, ale oczywiście to te takie wysokoprofilowe nie zawsze są najbardziej niebezpieczne, bo znowu na moim uniwersytecie odnaleziono nielegała, który miał być Brazylijczykiem, okazał się jednak być Rosjaninem i jako wolontariusz udzielał się w grupie badawczej zajmującej się groźbami wojny hybrydowej. Żeby było pięknie. Muszę powiedzieć zupełnie anegdotycznie i oczywiście nie wiem, nie mogę jakby powiedzieć na 100%, że sama byłam atakiem, czy obiektem ataku hybrydowego, ale ponieważ ja jestem tutaj, prowadzę grupę badawczą składającą się z 20 naukowców i my zajmujemy się tym, co nazywa się bezpieczeństwem społecznym, do mnie także zgłosiła się wolontariuszka z rosyjskiej pochodzenia, która bardzo chciała za darmo współpracować z naszą grupą nad wszystkimi projektami związanymi z przejściem na zieloną energię, jeżeli tylko będziemy się tym zajmować, i miała absolutnie wspaniałe CV, natomiast nie muszę mówić, że mój uniwersytet nie był zachwycony tym i ja musiałam jej bardzo grzecznie podziękować. Czy to było cenne aktywo, tylko nie wiadomo czyje. No właśnie tak, naprawdę bardzo przemiła dziewczyna zresztą cóż mogę powiedzieć? Ja myślę, no. to co mówisz o tych cyberatakach, to też pokazuje właściwie w przypadku Szwecji, jak Rosja próbuje grać na całym pianinie. Ta sprawa palenia Koranu. Paul Dan Rasmussen, członek partii, która była bardzo sympatycznie nastawiona do Putina, nawet jego tam współczłonkini, współzałożycielka pracowała w Russia Today, wychwalała Putina jako takiego konserwatywnego obrońcę Europy chrześcijańskiej. Palił Koran, doprowadzając do pewnych zamieszek w Szwecji muzułmańskich. W reakcji na te zamieszki grupa hakerska z Sudanu atakowała szwedzkie strony, lotnisko i tak dalej. No i okazało się, że ta grupa hakerska z Sudanu tak naprawdę adres miała gdzieś w Rosji i to było tylko przez Sudan przejście do tych ataków i tak naprawdę Rosja jakby tutaj próbowała bujać sytuacją i napięciem w Szwecji po dwóch stronach. Tak, tak, to jest, znaczy to nie jest pierwsza historia tego typu.
Ja to, ja bardzo podobne operacje znowu widziałam jeszcze w czasów, kiedy prowadziłam badania w Kosowie. To było, jakby dynamika była bardzo podobna, bo taka najbardziej radykalna, ekstremistyczna strona islamistów w Kosowie miała serwery w Belgradzie na przykład. Więc to są dokładnie jakby... Ten podręcznik jest, ma takie same rozdziały, one są po prostu dostosowywane do kontekstów. I te operacje wpływu, właśnie te 1000 małych nacięć, które ma powalić, one naprawdę same w sobie zawsze właśnie, jak się patrzy na nie w izolacji, to one są śmieszne, one są małe, one no po prostu wzrusza człowiek ramionami. Czasem to takie nic, a czasem trochę takie z politowaniem, ale jak się spojrzy na to w połączeniu, jak się popatrzy na właśnie zbieranie informacji z kutrów, w połączeniu ze zbieraniem informacji z dronów, w połączeniu z operacjami, nie wiem, dotyczącymi może nie dezinformacji, ale jakby kształtowania powiedzmy polityki historycznej, to jest tutaj w Norwegii bardzo wyraźne też takiej przyjaźni, która zawsze łączyła Norwegów z Rosją na przykład, ten motyw przyjaźni jest bardzo ważny w połączeniu właśnie z taką jakby podchodami ze strony uniwersyteckiej, no to wszystko nagle się okazuje większe niż ktokolwiek by przypuszczał. I właśnie znowu, jak się patrzy na to pojedynczo, to można mieć wrażenie, że to trochę taka paranoja, już taka sekurytyzacja ta nastąpiła, że po prostu rusofobia wszędzie w wrogowie, ale z drugiej strony, jak faktycznie człowiek zrobi taki krok wstecz i popatrzy na to z trochę dalszej perspektywy, to okazuje się, że jednak jest coś na rzeczy i że właśnie tych 50 migrantów, którzy ogólnie sami w sobie to takie dziwo troszkę, w połączeniu z innymi elementami nagle no, stają się czymś, no, co ziarnko do ziarnka, aż przybiera się miarka. No ja słyszałem taką teorię też, wrócę też do tej mojej rozmowy z profesorem Duszczykiem, że w Unii zaczną się trochę podziały, może nie, ale pewne akcenty, to nie jest to, co profesor Duszczyk mówił, ale nawiązuje do tego, że Unii będą się zaczynały takie pewne akcenty i tutaj wschód i północ, czyli Polska, kraje bałtyckie, właśnie Finlandia, Norwegia, Szwecja będą bardziej zainteresowane współpracą w kwestii bezpieczeństwa, że to jest jakby, czy my tu w tej chwili mamy już powoli tworzenie się takiej świadomości, tworzenie się takiego wspólnego interesu tych państw. No, to jest właśnie bardzo dobre pytanie i to jest rzecz, za którą ja oręduję już od jakiegoś czasu. Spotkaliśmy się, Janku, w czasie konferencji o Międzymorzu i ja mówiłam tam bardzo wyraźnie o tym, żeby jakby myśląc o Trójmorzu, pamiętać o tym, z której strony kończy się Morze Bałtyckie i co, jakie państwa jakby je z nami łączą, bo my się jakby skupiamy na państwach bałtyckich po naszej stronie tego akwenu, ale nie myślimy już o tym, co jest po drugiej stronie. A oczywiście, że tutaj na północy te mapy geopolityczne najczęściej mają biegun w swoim centrum i jakby wszystko idzie od bieguna. Ale ja widziałam w norweskich, ale też szwedzkich publikacjach, zresztą pracuję z kolegą ze Szwecji nad rozdziałem o nordyckim NATO i tam mamy już dwie mapy. Jedną tą klasyczną z biegunem na samym środku, ale drugą, która właśnie otwiera całą Skandynawię, no nie tylko na Rosję, ale też na Europę Środkowo-Wschodnią. I ja myślę, że ta zmiana w myśleniu jest coraz bardziej widoczna. I trzeba, żeby w Polsce mocniej podkreślano ten element, że nas dużo łączy, mamy dużo wspólnego, te interesy będą win-win dla obu stron. No właśnie, pytanie, czy to nie jest nawet w pewien sposób projekt, który mógłby mieć większe szanse, dlatego że, no powiedzmy tak, Trójmorze, państwa, które mają podobną trochę historycznie, taką tą bliską historię, wyszliśmy z grupy postkomunistycznej, doszliśmy do Unii Europejskiej, niby mamy ten podobny status rozwoju, no ale okej, część krajów to są kraje słowiańskie, niby coś nas tu łączy, Polska to może wiele odgrywać, bo jest największym państwem, tak, tej grupy,
No ale pytanie, czy interesy bezpieczeństwa nie będą zawsze brały góry i czy tutaj nie można stworzyć czegoś wokół Bałtyku po prostu? Tak, chociaż oczywiście dosyć ostrożnie podchodziłabym do pomysłów tworzenia czegoś wokół Bałtyku, zwłaszcza jeżeli jest Szwecja w to zaangażowana. Natomiast odsuwając żarty na bok, zdecydowanie tak. Chociaż to, co ja bym podkreślała, to to, że ta współpraca nie musi dotyczyć rzeczy stricte militarnych, że jakby wydaje mi się, że Skandynawia odkrywa, że łączy nas dużo więcej niż oni tylko myśleli. Oni właśnie odkrywają chociażby te, że, w sensie takim, że to, o czym zawsze w Europie mówiono z pewnym takim wzruszeniem ramion, wiadomo, że na wschodzie ta rusofobia, oni mają obsesję na punkcie Rosji, któż by się tym przejmował. A to, co w Skandynawii nagle odkrywane jest do jakiegoś stopnia, to to, że wszystko to, o czym my mówiliśmy, faktycznie jest jakby ma coś, ma na rzeczy. I jak w sytuacji, kiedy nagle po 2014 roku w Norwegii zaczęły się takie, to oni to nazywali rosyjsko-norweskie patriotyczne wycieczki pamięci. To, po prostu Rosja organizowała takie naprawdę takie, no, takie turystyczne tour, żeby pokazać, że Rosjanie tu zawsze byli, że to zawsze była przyjaźń, ale też, żeby przedstawiać rosyjskie wersje historii. Oni stawiają coś takiego, co się nazywa Pommer Crosses. Jeden z takich krzyży stoi na przykład na Svalbardzie. To są takie znaki obecności rosyjskiej. Jej wersji w ogóle podejścia do historii, do geopolityki też, do tego, jak wyglądają granice, no to tutaj nagle Norwegowie budzą się i oni w ogóle nie wiedzą, jak się z tym zmierzyć, co z tym robić. No przecież nie można zakazać, bo demokracja liberalna. I myślę, że właśnie to, co zrobiliśmy w stronę Finlandii, to znaczy powiedzenia, no my wiemy, jak się z tym radzić, chętnie się poradzimy. To jest pierwszy ten bardzo ważny krok, tylko ważne jest to, żeby Polska go wykonała, a nie czekała na to, aż Skandynawowie przyjdą i tam będą, przepraszam, może nam pomożecie. Przepraszam, że nie dawaliśmy sobie rady, nie szanowaliśmy. Jeszcze przepraszam za to, że nas nie szanowali. To już w ogóle było super, tak? Nie no. Tak. Okej, rozumiem. No dobrze, to wiesz co, będziemy obserwować dalej rozwój tych działań i może rozwój współpracy. I wtedy będziemy nagrywać kolejne materiały. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za podzielenie się tą całą wiedzą dotyczącą, no, obszaru północnego, który często może nie jest zrozumiany, postrzegany jako taki odludny i właściwie nieistotny z punktu widzenia Europy, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo.